Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zorganizowało pierwsze międzynarodowe sympozjum artystyczne imienia Mariana Rozamskiego, w którym wzięli udział artyści z Polski, Litwy i Słowacji. Finałem tych spotkań jest wystawa prac plastycznych powstałych podczas 10-dniowego sympozjum. Pomysł zorganizowania międzynarodowego sympozjum artystycznego narodził się podczas seminarium w Bolestraszycach. To właśnie tam wybitne jednostki prezentowały swoje osiągnięcia, dając tym samym inspirację do stworzenia podobnego sympozjum w Zamku Tarnowskich. I tak zaproszono na to wydarzenie 9 artystów. Wśród nich znajdował się profesor Marek Sak, który zdradził, że podczas sympozjum artyści nie tylko tworzyli swoje dzieła, ale także oddawali się refleksjom dotyczącym sztuki. Chcieliśmy nawiązać do wielkości i tradycji tego miejsca. Jak wiemy, Dzików był związany, jest związany ze słynną kolekcją dzikowską, która już jest historycznie zamknięta, bo ona zakończyła się na 1939 roku. I wpadliśmy na pomysł, by tworzyć w Dzikowie nową kolekcję dzikowską, głównie malarstwa współczesnego, malarstwa nowoczesnego. I mamy nadzieję, że te 10 obrazów, które artyści podarowali, bo przypominam, to są artyści, jak się to mówi kolokwialnie, z górnej półki, wszystko uznani, tak w Polsce, jak i na Litwie, czy ze Słowacji, na Słowacji, bo z tych dwóch krajów mieliśmy również artystów i oni zdecydowali, że prace, jakie tutaj powstały, przekażą za darmo na potrzeby naszego muzeum i zaczną one być swoistym zaczątkiem tej nowej kolekcji, która mam nadzieję zacznie się rozwijać. Artyści nie mieli narzuconego tematu swoich prac, niemniej jednak ustalono, że nie będą to typowe krajobrazy Tarnobrzega. Powstałe dzieła są wynikiem osobistego natchnienia i wyrazem artystycznego kunsztu malarzy. Wśród dzieł znajdujących się na wystawie można podziwiać również obraz profesora Saka. Zarówno prezentowaliśmy własny dorobek artystyczny, jak i problemy, które nas nurtują. Omawialiśmy, w którym kierunku jak gdyby sztuka się rozwija, jak czasem choćby nawet takie sympozja, jak to zaskakują i jak zmieniają naszą drogę. Oprócz tego były jak gdyby dyskusje dotyczące, czy taki pogląd, czy takie zmiany są dla nas słuszne, czy one po prostu mają sens, znaczenie. Zastanawialiśmy się, czy istnieje coś takiego jak sztuka feministyczna, może nie feministyczna, a sztuka kobiet, która takie pojęcie jeszcze do niedawna funkcjonowało. No okazuje się, że nie, że jest sztuka albo dobra, albo zła. Tą, którą akceptujemy, albo która nam zupełnie nie odpowiada, natomiast sztuka nie ma płci. Kolekcja prac plastycznych, które powstały podczas sympozjum, to preludium do stworzenia nowej kolekcji dzikowskiej, której głównym tematem będzie malarstwo współczesne. Myślę, że widać w pełni, patrząc na niego, że natchnieniem była przestrzeń. Przestrzeń, która jest widoczna z tarasu Zamku Dzikowskiego, z otwarciem na sam Sandomierz, czyli taka korespondencja dwóch wielkich ośrodków kultury. Zorganizowane sympozjum artystyczne przyjęło imię Mariana Rozamskiego, aby uczcić rok 2015, który został okrzyknięty przez Radę Miasta rokiem imienia artysty.